trzy pytania. Co to są flipy? Jak w najskuteczniejszej strategii inwestowania w nieruchomości przejść z 5 roku, czyli 1 000 000 złotych, na 6 rok, czyli 2 miliony złotych? W co zainwestować, by osiągnąć zysk 1 000 000, ewentualnie 2 milionów? To są pytania, które zostały zadane na ostatnim webinarze. Najbliższy webinar 1 września, jeśli nie oglądałeś, to zapraszam. A teraz odpowiadam na te trzy pytania. Co to są flipy? No to większość pewnie z Was wie, ale to jest odpowiedź dla tych, którzy nie wiedzą, czyli obrót mieszkaniami. Szczególnie w mojej strategii to jest kupno, remont i sprzedaż z zyskiem. To jest właśnie flip. Tak popularnie nazywa się obrót mieszkaniami. W przeciwieństwie oczywiście do wynajmu czy podnajmu. Drugie pytanie. Jak przejść z 5 roku, czyli 1 000 000 złotych, na 6 rok, czyli 2 miliony złotych? Jeśli widziałeś moją najskuteczniejszą strategię inwestowania w nieruchomości, no to wiesz, o czym mowa. Jeśli nie, oczywiście zapraszam na webinar 1 września o godzinie 20, gdzie po raz ostatni już będę opowiadał o tym, jak z 30 tysięcy w 6 lat zrobić 2 miliony i dzięki temu osiągnąć przychód pasywny poprzez zakup nieruchomości. Zazwyczaj na samym początku skupiam się na tych pierwszych 4 latach, ze względu na to, że jest o wiele prościej obracać się zwykłymi mieszkaniami. Dokładnie podaję krok po kroku, jak to zrobić. Po 4 roku przechodzimy już na duże nieruchomości, na domy, na lokale komercyjne, ponieważ one dają nam możliwość obrócić dużym kapitałem. Ale tu jest potrzebna zdolność kredytowa. Jeżeli mamy 500 000, trzeba wziąć 2 miliony kredytu, mamy razem 2,5, obracamy dużą nieruchomością i zarabiamy kolejne 500 tysięcy. Ale tego nie da się zrobić, jeżeli nie masz zdolności kredytowej. Dlatego też cała strategia 6-letnia. Od 1, 2, 3, 4 po 5 i 6 rok. No, dzisiaj jestem w Pradze, piękna pogoda, ludzie się bawią, a Ciebie zachęcam do inwestowania w nieruchomości. Ostatnie pytanie. W co zainwestować, by osiągnąć zysk 1 000 000 czy 2 milionów? Trzeba iść systematycznie, zgodnie z moją strategią, czyli tak jak opowiadałem na webinarze. Najpierw mieszkania, 2, na każdym spróbuj zrobić 15 tysięcy, potem 2, na każdym spróbuj zrobić po 30 tysięcy. Mamy 2 lata za sobą. W 3 roku robimy 4 nieruchomości, na każdej zarabiamy po 30 tysięcy. Potem 8, a potem przechodzimy już na duże lokale komercyjne, ale tego nie da się opowiedzieć w jednym zdaniu, tego się nie da opowiedzieć w jednym słowie. Do tego potrzeba tygodni przygotowań. Jeżeli jesteś zainteresowany takimi przygotowaniami, oczywiście zapraszam na webinar 1 września, o tym będę mówił, jak dobrze przygotować się na obrót nieruchomościami. Pozdrawiam Cię serdecznie z pięknej, ciepłej Pragi. Wojciech Orzechowski, przeprowadzę Cię za rękę przez cały proces inwestycyjny, rozwiązuje problemy inwestorów, szczególnie tych, którzy początkują, którzy mają różnego rodzaju problemy. Jeżeli chcesz, napisz do mnie wojciech@wiwin.pl. Dziękuję.